Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Balkan, to jest Motodziennik. Trzeci w tym sezonie. Zapraszam serdecznie, a oto skrót tego, co na dziś przygotowaliśmy. Zaczniemy od tajemniczych elektrycznych deklaracji. Rzucimy okiem na nowe Suzuki oraz dość nieoczekiwaną współpracę Hyundai a i Porsche. Następnie sprawdzimy przed zakupem używane Audi A8, a na koniec zagrzebiemy się w bardzo ciekawej motoryzacyjnej historii. Zbliżają się targi motoryzacyjne w Paryżu, kiedyś wielkie święto motoryzacji międzynarodowe i bardzo renomowane, ale chyba coś się zmienia, coś się psuje, dlatego że lista wielkich nieobecnych jest w tym roku naprawdę bardzo długa. Będzie pustawo, nie da się ukryć. Zabraknie firm włoskich, Alfa, Fiata i Jeepa. Co jakoś specjalnie nie dziwi, bo ile można pokazywać Fiata 500 albo Alfę Mito. Nie będzie też Forda, to już większe zaskoczenie i spora strata. Mazdy, Mitsubishi, Subaru i Nissana. Zabraknie Volvo oraz Opla i Volkswagena. Zabraknie również marek premium z Wielkiej Brytanii jak Mini oraz super premium Bentleya, Rolls-Royce'a, Astona i McLarena. W sumie łatwiej by było wymienić tych, co będą. A i tak najważniejsze pytanie to, co będzie za rok. We Frankfurcie? I czy Paryż za dwa lata w ogóle się odbędzie? Czy też tegoroczne spotkanie będzie ostatnim? A byłaby to wielka strata, przynajmniej z powodów czysto historycznych i sentymentalnych. To właśnie w Paryżu w 1898 roku odbyły się pierwsze targi motoryzacyjne na świecie z inicjatywy pioniera motoryzacji Alberta de Dion. I było to spotkanie niebyle jakie: 140 tysięcy gości, prawie 270 stoisk, 230 modeli, od 77 producentów. I to chyba już nie wyróżnienie. Wróci, ale idzie nowe w motoryzacji to nadzwyczaj zwartym szykiem. Jakby się wszyscy zmówili, bo to na przestrzeni kilkunastu zaledwie dni wszyscy zaczęli informować o nowych pomysłach na elektryczną motoryzację. Wręcz rewolucję. Ford zapowiedział w pełni elektryczne auto będące połączeniem i ciekawe czy zgadniecie. Suwa z... Mustangiem tak jest. Zasięg do 480 km, a do roku 2022 aż 40 zelektryfikowanych modeli 40! Pomiędzy 2022 a 2025 rokiem Porsche chce zelektryfikować całą ofertę poza 911. Wiemy już co nieco o Tajkanie, który pojawi się w przyszłym roku i będzie sportowym elektrycznym autem z ceną w okolicach szacujemy 800 tysięcy złotych. Audi do 2025 roku będzie miało, albo raczej chce mieć, albo raczej zapowiada 12 nowych modeli elektrycznych. PSA, czyli Citroen, Peugeot, Opel i to dziwne coś, czyli DS. Wszystkie nowe modele, i to już. Od przyszłego roku planuje przedstawiać w wersjach hybrydowych lub elektrycznych. Honda CRV w przyszłym roku trafi do nas w wersji hybrydowej i można by tak jeszcze długo wymieniać. A to wszystko informacje z ostatnich dni. Czy faktycznie wielka motoryzacyjna rewolucja jest tuż za rogiem? Zobaczymy, ale może być też tak, że z tych buńczucznych zapowiedzi niewiele zostanie i że pojawiły się one tylko po to, by mieć mocniejszą kartę przetargową w rozgrywce z Unią Europejską i nowymi normami spalin. Teraz wszyscy mówią, chcemy, zapowiadamy, staramy się, zobaczcie. Ale za rok, dwa przemysł motoryzacyjny będzie jęczał. Chcieliśmy, staraliśmy się, nie wyszło, nie damy rady. I przez to norma emisji spalin, ale też wymagana średnia, od której będą nakładane kary, zostanie przez dłuższy czas na wyższym poziomie. Więc chyba nie ma innej płęty niż pożyjemy, zobaczymy. A skoro przy rusycyzmach jesteśmy, Łada Niwa to samochód ciągle od 1977 roku produkowany, surowy, twardy, wymagający spartajny i rdzewiejący, ale też bardzo dzielny w terenie i tani. Nówka sztuka oto moto 57 tysięcy złotych z gwarancją, uwaga, wersja eksportowa, z klimą, która grzeje podgrzewanymi fotelami, które chłodzą, albo odwrotnie i pełną elektryką. Jakaś alternatywa? Może Suzuki Jimny. Równie dzielne, równie charakterne, nieco tylko droższe. Nowy model startuje z ceną 67 tysięcy złotych z podobnym wyposażeniem. Wybór będzie niestety dość oczywisty. Na koniec tej części programu jeszcze jedna ciekawostka. Porsche wraz z z firmą Hyundai angażują się w rozwój technologii Head-Up Display. Polski odpowiednik tego zwrotu to wyświetlacz przezierny. Występuje on już dość powszechnie w motoryzacji, nawet w najtańszych autach. Wtedy wyświetla się na szybce, nie na szybie. jest to coś, co naszym zdaniem bardzo poprawia bezpieczeństwo. Firma WayRay, zatrudniająca 250 osób, przejęta właśnie przez Hyundai'a i Porsche, pracuje nad jeszcze większym, jeszcze pełniejszym systemem Head-Up Display. Ogromnym nawet na całą szybę. Także nawet pasażer będzie mógł z niego skorzystać. Korzystać. Ciekawy jestem, czy kiedyś na wyświetlaczu przeziernym będzie można obejrzeć swój ulubiony serial, na przykład przyjaciół, albo czy ten nasz ulubiony serial, na przykład Przyjaciele, doczeka się hologramowej wersji. A teraz wrócimy na ziemię i sprawdzimy używane Audi flagowe limuzyny modele A8 BMW 7 czy Mercedes klasy S to oczywiście cała masa motoryzacyjnej przyjemności, świetne zawieszenie, rewelacyjne wyciszenie kabiny, mnóstwo elektroniki, bajerów i przede wszystkim wyłącznie duże silniki pod maską, ale są też minusy. Jak auto jest nowe albo prawie nowe, i na gwarancji, kosztuje majątek i bardzo szybko traci na wartości. Jak jest starsze ma 10 albo 12 lat, kosztuje pomiędzy 8 a 15% ceny wyjściowej, ale koszty ewentualnych napraw i serwisu są niestety porównywalne z autami nowymi. Wspomniane i oglądane przed zakupowo A8 jest z 2006 roku. Ma pod maską motor 4.2 tdi o mocy 326 koni. Skrzynia oczywiście automatyczna. Auto miało być bezwypadkowe i oględziny oraz pomiary potwierdziły ten fakt. Samochód nigdy nie uczestniczył w żadnym wypadku, po którym zresztą trudno by go było odbudować. To konstrukcja w sporej części aluminiowa. Aluminium oczywiście nie rdzewieje, ale wieczne nie jest utlenia się, koroduje nieco wolniej i nieco inaczej. To już pierwsze oznaki widać i to wyraźnie. Ale ogólne wrażenie jest niezłe. Auto wygląda ładnie, wnętrze wymaga detalingu, zwłaszcza fotel kierowcy, ale nie jest zniszczony i odpowiada potwierdza deklarowany przebieg 328 tysięcy km. Jazda testowa super. Silnik, skrzynia, zawieszenie, rewelacja, układ wspomagania jedynie hałasuje, chyba pompa będzie wymagała wymiany. Cena to 38 900 zł, oczywiście do negocjacji. Kupujemy Spokojnie, najpierw wjedziemy na podnośnik, żeby sprawdzić czy auto nie cieknie. I niestety cieknie. Według sprzedającego to płyn do wspomagania, ale czemu jest żółty, a nie czerwony? To niestety olej silnikowy i niestety zasuwa z okolic wymienianego niedawno rozrządu. Przy okazji części do jego wymiany kosztowały prawie 8000 tysięcy złotych. Robocizna też nie była tania. W tym stanie auto nie dostanie przeglądu, a naprawa może być bardzo kosztowna. Muszę Państwu powiedzieć, że nie zdecydowaliśmy się na zakup tego auta. Sprzedający będzie pewnie czekał na kogoś, kto nie sprawdzi dokładnie tego samochodu od spodu. I potem się okaże, że jest z tym wielki problem, bo jeżeli auto cieknie z okolicy rozrządu, a na to wygląda, trzeba wyjąć silnik, żeby to naprawić, a to nie są tanie rzeczy, ani proste. Niestety. A teraz zapraszam na nasz kącik historyczny który zaczniemy od informacji dość świeżej. Mianowicie od kilku tygodni można w Polsce kupić McLarena. Oficjalnym przedstawicielem jest Autofus Group, czyli dealer BMW, ale też importer i przedstawiciel Rolls-Royce'a i marki Alpina. To w Polsce. A skąd marka McLaren wzięła się w Wielkiej Brytanii? Wszystko za sprawą niezwykle uzdolnionego kierowcy wyścigowego, urodzonego w Nowej Zelandii dwa lata przed rozpoczęciem II wojny światowej, Brusa McLarena. Jego rodzice prowadzili warsztat samochodowy, a mały Bruce dostał swoje pierwsze auto już w wieku 14 lat i szybko zaczął się ścigać, ale też nieustannie poprawiać i modyfikować każde kolejne auto, którym dysponował. Radził sobie wyśmienicie, początkowo lokalnie na zawodach organizowanych w Nowej Zelandii, ale z czasem jako doskonały kierowca z doskonałą intuicją inżyniera zadebiutował w wyścigach Formuły 1 w stajni Cooper Climax. W trakcie swojej kariery w F1 27 razy stanął na podium, 4 razy na najwyższym pudle. Wygrał w 1966 roku 24-godzinny wyścig Le Mans za kierownicą Forda GT40 ale od 1962 roku konstruował własne pojazdy i stworzył własne team, który od 1966 roku regularnie z autami własnej konstrukcji startował i startuje w Formule 1. Kariera tego zespołu jest o tyle niezwykła, że główny twórca odszedł, zginął w wypadku na brytyjskim torze w roku 1970. Do osoby Brusa McLarena będziemy pewnie wracać w kolejnych odcinkach motodziennika, bo postać to niezwykła. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Ciekawy jestem, czy będzie można kiedyś puścić na wyświetlaczu przeziernym swój ulubiony serial, na przykład Friendsów, Albo czy nasz ulubiony serial, na przykład Friendsi, doczeka się hologramowej wersji, a teraz wrócimy na ziemię i sprawdzimy używane audi. Okej. Okay? Francji, może być, tak? Po prostu? Tak? Twoje pokolenie Kuma o co chodzi? Czaj? Obczaja. Prędzej mówimy Franci niż przyjaciele. A ja powiedziałem? Francji. To jeszcze raz zrobimy z przyjaciółmi.